tym odcinku po raz kolejny wchodzimy na świat, w którym naszym głównym celem jest tworzenie dużych projektów. W ostatnim odcinku zdobyliśmy spory rebel ze smoka, ale cały zużyliśmy na itemy. Niby się opłaciło, ale nadal nie mamy levela. Więc zajmiemy się dzisiaj potężną farmą expa i przy okazji złota. Dobrze, to zaczynamy. Dobrze, wchodzimy na świat i kopiemy drewno. Porządkujemy itemy, a bardziej to dajemy do jednej skrzynki, byle zwolnić miejsce. W następnym odcinku zrobimy magazyn, jakby coś. Taki spoiler. Dobrze, robimy też shulker boxy. Dobrze, teraz pora na magmę, gdyż farma złota zżera tego tonę. A i tutaj macie taki timelapse. Ech, i kolejny netherrant. Naprawdę, od tego czasu to zamiast tradycyjnie kopać, zbieram magmę. I postanawiam zrobić coś kreatywniejszego niż kopanie magmy i właśnie buduję farmę żelaza, bo się przyda. Dobrze, łóżka. To jest ta najprostsza, którą często robię. Więc nie muszę chyba wam jej przedstawiać. Jeszcze jakieś murki i schody dla villagerów. I rozwalam ciągle golemy i postanawiam jeszcze tym villagerom dać dzwon, może wtedy zaczną się respić golemy. Albo szybki matik. O jedną kratkę za nim wysoko postawił tabliczki i golem przeżył. Dobrze, w sumie to jestem ciekawy, czy jak golem będzie też we wiosce, to wtedy czy będzie gdzie tam farma działać. I działa. I kopię teraz piasek i odkładam go do shulker boxa. Farma jakby coś teraz działa, teraz właśnie sprawdzam. Bo zapomniałem, jakby zapomniałem przy montażu. I w sumie to daję tutaj itemy do zniszczenia bedrocka, oczywiście wraz ze systemem alarmowym na wypadek, jakbym czegoś zapomniał. Buduję most i najbardziej stresujący moment, czyli budowa dziury w bedrocku. Udało się. Drewno odkładamy do skrzynki. I kraftujemy jeszcze ostatnią rzecz. Dobrze, no to idę na dach i buduję się do góry. Pracy, wreszcie skończyłem tę platformę z magmy. Jeszcze tylko budowa szkła przeciwko spawnu gastom i nareszcie mogę się cieszyć expem. Tyle, że tak za bardzo nie działa. Muszę znaleźć dobre miejsce do awczenia
i teraz zaczyna działać. Wszystko się naprawia. Nara.